Hej kochani, tu Julka, zapraszam Was na nowy film. Uwielbiam być z Wami szczera, więc dzisiaj również będę z Wami szczera. Często oglądając różne konta na Instagramie, aż mnie ściska. A dlaczego? Bo zadaję sobie to samo pytanie, co Wy wszyscy tam siedzący. Oglądając zdjęcia tak idealne, że aż prawie nierealne, ale jednak prawdziwe. I wtedy zastanawiam się tylko, dlaczego? Dlaczego ja nie mam takich butów? Dlaczego ja nie mam takiej torebki? Dlaczego ja nie mam takiego ciała, chociaż i tak jestem przecież szczupłą osobą? Dlaczego nie mam takiego domu? Dlaczego jej tata kupił jej taki samochód? Dlaczego, dlaczego i dlaczego? Ale wiecie co? Wiem, że nie jestem jedyną osobą zastanawiającą się nad tym, bo wiem, że wy wszyscy również się nad tym zastanawiacie. Oglądamy tego słynnego Instagrama i zastanawiamy się, dlaczego wszystko tam jest takie prawie idealne, dlaczego jest masa takich kont, które są po prostu idealne, zdjęcia są idealne, jej śniadania wyglądają jak u księżniczki, nowa torebka jest na co drugim zdjęciu i mnie osobiście często aż ściska i tak jak mówiłam, zastanawiam się tylko i wyłącznie dlaczego. A z drugiej strony, czy zastanowiliśmy się kiedyś, czy te osoby są w ogóle szczęśliwe? Bo my oglądając te zdjęcia zazdrościmy, bo ona jadła naleśniki z Nutellą na śniadanie, ładnie je ustawiła i zrobiła dobre zdjęcie. Ale Ty też możesz sobie zrobić naleśniki z Nutellą, możesz się ładnie ustawić i wstawić zdjęcie na Instagrama. Nikt Ci nie broni. Nie jesteś w niczym gorszy, bo to nie jest kawior, to są tylko naleśniki z Nutellą, a takich zdjęć jest najwięcej, najczęściej. No właśnie, ale czy my się kiedykolwiek zastanawialiśmy, czy te osoby są szczęśliwe? Bo często nie zastanawiamy się nad tym, że na Instagrama wstawiamy to, co chcemy. Nie wstawiamy swoich zdjęć, kiedy płaczemy, nie wstawiamy zdjęcia, jak jemy przypaloną jajecznicę i nie wstawiamy zdjęcia, jak jesteśmy w dresach, tak? Na Instagramie wstawiamy to, co chcemy i często te idealne konta również wstawiają to, co chcą. Nie masz pojęcia, ile zdjęć ona sobie zrobiła, aby wyglądać tak idealnie, jak wygląda na danym zdjęciu. I ona pewnie nie wygląda tak codziennie, ale cieszmy się tym, że ktoś jest piękny. Cieszmy się tym, że ktoś ma fajne życie. Nie zazdrośćmy tak bardzo, bo to tylko Instagram, to tylko zdjęcie na Instagramie i nie wolno sobie tego zazdrościć, bo moim zdaniem to jest bez sensu. Te zdjęcia na Instagramie są idealne, dlatego wydają się nierealne. Te zdjęcia szczupłych dziewczyn na plaży, te zdjęcia słońca, nie słońca, wszystkie w momencie, kiedy siedzimy w pokoju, gdzie pada za oknem na przykład, są tak idealne, że często wydają się nierealne, a mimo wszystko one są realne. Ale życie nie jest idealne. Często to my katujemy samych siebie. I wiem, że to dziwnie brzmi, katujemy samych siebie, ale ja również często katuję sama siebie, siedząc na Instagramie i przesuwając te zdjęcia i oglądając te ekstra jedzenie i mówić, Boże, dlaczego ja tak nie dlaczego ja tego nie jadłam, dlaczego ja tak nie wyglądam, dlaczego to jest takie piękne i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. To jest bez sensu i to, co chciałabym Wam powiedzieć, a w tym filmie, to jest to, że ja również często dodaję zdjęcia na Instagrama, które są fajne, typu masa truskawek, albo malinki, albo ja uśmiechnięta z Aleksem, albo wieża Eiffla, Paryż, cokolwiek. Ale to są zdjęcia, które ja wybrałam. To są zdjęcia, które ja zdecydowałam się opublikować. Jedno zdjęcie na dzień, czy jedno zdjęcie na dwa dni, jedno idealne, uchwycony, idealny moment nie znaczy, że mój dzień był dobry. To, że jadłam tego dnia truskawki, nie znaczy, że byłam szczęśliwa. I chciałabym, żebyście wy nie postrzegali mnie w ten sposób, że wszystko jest takie tutaj idealne, bo mieszkam w Paryżu i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, bo nie jest idealne. Chciałabym, żebyście przestali się zadręczać tym, że jakaś dziewczyna ma lepsze ciało, że jadła lepsze truskawki czy lepsze śniadanie. Wiem, że ciężko jest przestać się zadręczać tym wszystkim, oglądając te zdjęcia na tych fanpage'ach wszędzie. Ja wiem, że jest ciężko, ale każdy indywidualnie myślę, że jest w stanie to zrobić. Po prostu oglądajmy te zdjęcia z pewnym dystansem, nie oglądajmy ich i popadajmy w jakąś depresję. Nie róbmy tego, bo to jest bez sensu. Oglądając te zdjęcia na Instagramie, nawet moje zdjęcia, podchodźcie do tego z dystansem. Jeśli ktoś się czuje źle, oglądając te idealne zdjęcia z Instagrama, to po prostu przestań to robić, bo przecież nikt nie jest idealny. Ja nie jestem idealna, ty nie jesteś również idealny, idealna i ta dziewczyna z tym fajnym
ciałem w tym samochodzie również nie jest idealna, bo ona również ma dni, kiedy się źle czuje i ona również nie ma na sobie makijażu cały czas. I ona również ma tłuste włosy, bo to jest rzeczywistość i to jest życie i zejdźmy czasami trochę na ziemię, oglądając te wszystkie idealne zdjęcia. I wtedy myślę, że poczujemy się lepiej, spojrzymy na te wszystkie zdjęcia inaczej, z dystansem. I wiecie, fajnie pokrojone owoce to nie wszystko są rzeczy ważniejsze niż fajne zdjęcia na Instagramie i myślę, że powinniśmy się skupić przede wszystkim na tym, aby być szczęśliwymi, a nie na idealnych zdjęciach, bo to tylko sprawia, że jesteśmy mniej szczęśliwi, a nie bardziej szczęśliwi. Dobra kochani, to byłoby wszystko w dzisiejszym filmie. Taki króciutki film, chciałam tylko Wam podsumować, co ja na ten temat myślę, na temat tych perfekcyjnych zdjęć na Instagrama, bo myślę, że to jest totalna ściema, bo nie ma takiej totalnej perfekcji, nikt nie jest perfekcyjny. Życie żadnego człowieka nie jest perfekcyjne, każdy ma problemy, każdy ma inne problemy i to, że doda ładne zdjęcie na Instagrama, to nie znaczy, że miał ekstra dzień, dlatego chciałabym Wam życzyć miłego dnia, zostawcie łapkę w górę, jeśli podobał Wam się ten film. Zapraszam do subskrybowania, jeśli jesteście nowi na moim kanale i nie wiem, dlaczego ściskam tę kręcę, nie mam zielonego pojęcia. Więc do zobaczenia w następnym, pa, pa!